nie zepsułam Państwu tej zagadki, nie otworzyłam koperty i ktoś te pieniążki sobie wygrał. Dobrze, a teraz lecimy dalej z kolejnymi zagadkami, teraz zupełnie co innego i jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Aniu, kocham Cię jak w Irlandii. Mam nadzieję w takim razie, że Irlandia się Panu podoba. Bardzo dziękuję, jeśli to jest komplement i bardzo gratuluję, bo wygrał Pan tym samym 200 zł i bardzo serdecznie pozdrawiam. Brawo, brawo, czyli dajemy radę. No to super. Marcinek, jak mi pokazał tę grę, to tak troszkę się obawiałam, że może będzie... Może po prostu za trudno, może za dużo, no właśnie, chociażby to, zobaczcie Państwo na to. Dobrze, to jest najłatwiejsza gra. Później będzie troszkę trudniej, później znowu troszkę trudniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie imię Pan proponuje? Filip. Bardzo dobra propozycja, ale nie z koperty. Nie z koperty, 100 zł w dalszym ciągu do wzięcia. Proszę Państwa, kto ma inną propozycję niż Filip? Filip, bardzo ładne imię, mnie się kojarzy z narzeczonym z liceum, znaczy nawet nie z narzeczonym, przepraszam, bo jak słyszę prawdziwy narzeczony z liceum, to dopiero będę miała awanturę. A właściwie już też nie. Ale takiego tam miałam jednego kolegę, Filipa, także wspaniałe imię. Filip, zielone oczy. To były czasy wspaniałe, a teraz tylko zupki, pieluchy i tak dalej. No ale dobrze, proszę Państwa, lecimy dalej. Zobaczymy, kto sobie dzisiaj tutaj zarobi pieniądze. Ja dlatego tak o tych wakacjach, między innymi, że naprawdę tak, też wczoraj już zaczęłam coś tam planować na lipiec, powiem Państwu szczerze, że na lipiec to już jest gdzieniegdzie trudno znaleźć miejsca. Dzień dobry. Proszę Państwa, to za tydzień będziemy mieli... Ale ja słyszę telefon nareszcie. Dzień dobry. Dzień dobry, Ryk. I? No. Słucham. No ktoś do mnie dzwoni, to ja słucham. Aha, wie Pan co, musiał Pan jakoś tam wykręcić jednak też mój numer, bo rozmawiamy w tej chwili na antenie, jest taki konkurs i szukamy czegoś w kuchni na P. Czy ma Pan pomysł? No jak najbardziej. To proszę. Już słowo przetak, inaczej sitko albo sito. Wie Pan co, powiem szczerze, że mnie Pan naprawdę... Nieprawdopodobnie zaskoczył. Marcinek sprawdza, rozumiem, że pisze się przez RZ, tak. Powiem Panu szczerze, naprawdę mi się wydaje, że już jestem taka mądra i zwłaszcza, że gadam od 10 lat non-stop, że po prostu wszystkie słowa znam po polsku. Okazuje się, że nie. Ja chyba nigdy nie słyszałam słowa przetak, naprawdę. Chociaż coś gdzieś tam mi się kołacze w głowie, że może... Przetak. To nie jest nasze słowo z koperty. W życiu byśmy czegoś tak trudnego, czegoś chyba tak trudnego nie włożyli do koperty, bo powtarzam, no tutaj ja bym miała ciężki, ja bym miała twardy orzech do zgryzienia, żeby dokładnie powiedzieć, co to jest, jeśli by mi koledzy nie sprawdzili tam w internecie. Także proszę Państwa, na pewno w tej kopercie nie ma nic tak trudnego. Naprawdę nie. Także pumpernikiel, przetak, to są za trudne wyrazy. Nie są wiewiórki. Raczej. No. Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Naprawdę udało się Pani to już uzupełnić? Smok mawelski. No Boże święty. Brawo. Brawo. 200 zł dla Pani. Naprawdę. Ogromne brawa. Ciekawa jestem, czy Pani z kolei z okolic Krakowa i gdzieś tam tego smoka wawelskiego odwiedzacie w niedzielne spacerki. No skąd Pani to przyszło do głowy? Jak ja tam szukałam smak wiewiórki. No, to sami Państwo rozumiecie, że mi jest troszkę ciężko te zagadki rozwiązywać. Przechodzimy do następnej, trudniejszej z tego, co widzę, bo dwa długie słowa. Jaki jest wzór chemiczny soli kuchennej? Ojej. Chlorek sodu. Jaki jest wzór? Mhm.
Sól, N-A-C-L. Chlorek sodu. Stolicą jakiego kraju jest Sarajewo? Czas nam się skończył, ja tu panu próbowałam za wszelką cenę pomóc, ale dzisiaj jeszcze nie wyszło. No to dopiero poniedziałek, przed nami parę dni, więc zapraszam jutro o 11. Do widzenia. Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli. No brawo, 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 właśnie pani wygrała nagrodę gwarantowaną, a teraz czytam pani 5 bardzo prostych pytań, ma pani 30 sekund na odpowiedź. Czy jest pani gotowa? Tak jest. Pytanie pierwsze. Ile jest faz Księżyca? 4. Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Wadowicach. Jak ma na imię jedyna Polka, która została mistrz świata? Aneta. Ile segmentów ma odwłok ważki? 4. Sama zastanawiałam się, ale no, ma 10 dokładnie. No widzicie, czasem te pytania nie są takie strasznie łatwe. Mało się pani pomyliła. Ciężko jest po prostu się skupić, skoncentrować się w danej chwili, odpowiedzieć bardzo szybko na prawidłowo na odpowiedź. Kochani, w każdym razie wygrywa pani nagrodę gwarantowaną. Serdecznie pani gratuluję. Tak jak mówiłam, zapraszam was na program już jutro 14:15. Do zobaczenia. Czy jest pan gotowy? No nie do końca, no ale dobra. No już nie ma wyjścia, 30 sekund przed panem. Ile dni będzie miał luty w 2015 roku? 28. Dobrze. W którym roku urodził się Adam Mickiewicz? Ojej, nie wiem. No to myślimy szybciutko. Ale to dawno było w szkole, nie powiem. No, dawno było, on się dawno urodził nawet, tyle podpowiem. 1918. Mam nadzieję, że osoby, które uczyły pana polskiego, nie oglądają programu. Bo Mickiewicz żył nieco wcześniej, 1798. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy program. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro rano. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Pytanie pierwsze. Za ile dni obchodzimy Dzień Ojca? O Boże, wiedziałam ja z tego wrażenia, wie pani, nie wiem co odpowiadać. Ja w życiu nic nie wygrałam. Ojejku, ja w życiu nic nie wygrałam. Ale to ja się bardzo cieszę, że pani wygrała. Może pani wygrać teraz jeszcze więcej. Czy ma pani odpowiedź na to pytanie? O Boże, wiedziałam! W poniedziałek! To za ile dni? W poniedziałek, mamy piątek! Nie wygrałam, wie pani, jestem tak wzruszona! Jejku, ja się bardzo cieszę, że pani wygrała naszą nagrodę gwarantowaną, także gratuluję pani, gratuluję wszystkim zwycięzcom moim dzisiejszym i tak jak mówiłam, kochani, widzę się z wami na Polonii 1 o godzinie 15:45. Każdy wie, co ten ktoś robi. Także posłuchajmy kolejnej propozycji. Dzień dobry. Nie słychać, proszę pani, nie słyszę was. Nie musi być słychać. Ważne, żeby panią było słychać, jak pani nam powie ten zawód bez litery A. Proszę pani, fotograf. Bardzo dobra myśl, bardzo dobra. Gdyby nie to, że fotograf, tak, ma literę A. Także nie mogę, nie zapiszemy tego, na pewno nie będzie to w tej kopercie, bo to podstawowe kryterium poszukiwań to właśnie to, że jest to zawód bez litery A w nazwie. Bez litery A. Brawo, brawo, no to są jednak to są znane postacie. Artur Borys mi się podoba. Dobra, lecimy, stówkę pan wygrał. O.
Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w zagadkowej jedynce. Kochani, nie wiem, co się stało, ale... Mówię. Słuchajcie, małe problemy techniczne, to jest niewiarygodne, ale jest to program na żywo. Justyna Widawska, witam bardzo gorąco i serdecznie w zagadkowej jedynce. Słuchajcie, kochani, bardzo szybko musimy zacząć. 50 zł, podaj zwierzę z dwiema literkami A w nazwie. Bardzo fajna zagadka, ponieważ pojawi się odpowiedź na antenie dopiero wtedy, tutaj na ekranie, kiedy ty ją wypowiesz. Mam nadzieję, że znasz odpowiedź, bo zagadka jest prosta. Ja oczywiście bardzo serdecznie i gorąco zapraszam. 704-304-000. Przypomnę szybciutko regulamin, ale ponieważ te kilka sekund nam uciekło, te kilka chwil nam uciekło, to musi się bardzo szybko pojawić taka osoba, która zna to zwierzę z jedną literką A, no i oczywiście chce wygrać 50 zł. Kombinuję. Reżyser ma wesoły humor. W każdym razie, kochani, szukamy jednego obrazka innego od pozostałych. Wśród tej dużej liczby obrazków 6 i 6, ile mamy tutaj? Bo są tak małe, że nawet nie jestem w stanie policzyć. Dobrze mówię? 6? 6. 6 razy 6. 36, tak? 36 obrazków. No, reżyser jest pod wrażeniem mojej tabliczki mnożenia. 36 obrazków, moi drodzy, nawet nie byłam w stanie tak naprawdę dojrzeć tego tak do końca, ile jest tych cyferek na górze. Także powiem wam, że naprawdę wyzwanie jest znaczące, jest duże i reżyser dał nam tutaj... Jestem ciekawa, czekam na pierwszy telefon. O, jest telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Dzień dobry, Wiesia. Dzień dobry, pani Wiesiu. Zwierzę bez litery A. Sowa. Sowa? Sowa ma literę A. Ojej, coś się wydarzyło, czy ja... Ojej, nie mogę uznać, niestety. Sowa ma jedną literę A. Ja myślę, słuchajcie, że pani po prostu źle zrozumiała polecenie. Może właśnie do nas dołączyła, może nie zdążyła jeszcze doczytać. Nie chodziło o to, żeby podać z jedną literą A, tylko żeby tej litery A w ogóle nie było. No i wreszcie, jak ja się cieszę. Dzień dobry. Dobry. Jaki to będzie zawód? Już, sekunda. Dobrze. Tylko taką szybką sekundkę. Bez A, tak? Tak. Zawód bez literki A, tak? Tak. Bardzo jest pani seksowna. Dobrze, proszę pana, skupmy się na tym zadaniu, które mamy do wykonania, bo będziemy musieli zaraz odliczać i pan zniknie. Czy ma pan zawód? Bardzo jest pani ładną kobietą. Aha. Bardzo dziękuję. A czy ma pan zawód? No, do widzenia. Do widzenia. No niestety pan chyba zadzwonił nie w tej sprawie, w której powinien. Zawodu nie miał. No, dziękuję za komplementy, ale troszeczkę stracił pan swoją szansę, no bo skoro już pan wpadł do studia, to trzeba było próbować. Szkoda, no szkoda.